Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać, jak przygotować kolejny wzór nimfy brązki. To akurat, przyznam się, jest jedna z moich ulubionych muszek, szczególnie właśnie w takiej kolorystyce, jaką tutaj widzicie. No ale nie przedłużając, zaczniemy kręcić naszą muszkę. I w pierwszej kolejności zdejmuję sobie nasz przykładowy model i zakładam haczyk. Jest to haczyk typu jig w rozmiarze 14, ale tu spokojnie możemy wykonywać tą przynętę na hakach 16, 12, 10. I główka, której użyłem, jest to 3,5 mm wolframowa główka slotted. Na samym początku przywiązuję nitkę. Ja użyję nici w rozmiarze 6.0. Ona jest w kolorze takim brązowym, cynamonowym. Odcinam jej nadmiar. OK. I teraz wykonuję tu kilka obrotów, żeby usztywnić moją główkę. Nie chciałbym, żeby ona mi po prostu latała. Następnie wykonam ogonek mojej nimfy. Ja do tego użyję kilku promieni z koguciego pióra. Myślę, że to wyjdzie około 4-5 takich promieni. OK. Następnie przywiążę materiał, którego użyję do wykonania owijki. Ja do mojej przynęty użyję miedzianego drutu. Jest to drut o średnicy około 0,18 lub 20, niestety nie pamiętam dokładnie. OK. Następnie przywiązuję około 3-4 promienie pióra bażanta. Będzie to główny materiał naszego tułowia. OK. Teraz wykonuję tutaj kilka obrotów, kilkadziesiąt obrotów nici, żeby stworzyć taki delikatny stożek. Nada to naszej nimfie bardzo ładnego kształtu. Taki będzie w porządku. OK, i odcina nadmiar piór. Dobrze.
tutaj niestety muszę niekiedy w dosyć śmieszny sposób przykładać nić, ponieważ mam przed sobą kamerę. Okej, odcinę nadmiar drutu. Następnie przywiązuję dubbing. Ja użyję spektra dubbingu w takim kolorze ciemnej zieleni. Jeszcze troszeczkę tego przywiążę. I tutaj wykonam około jednego węzła. I ostatnim materiałem, jaki dołożę do mojej nimfki, w zasadzie możemy ją w tej jakby sytuacji już zostawić, ale ja to delikatnie rozmaicę, dodając czerwony akcent. I tutaj użyję czerwonej jedwabnej nitki. Zaciskam ją i odcinam. Dobra. I ostatnią czynnością, czyli wzmocnienie węzłów. Dobrze. Ok. I teraz wystarczy poczekać, aż klej zaschnie. Możemy ruszać z naszą nimfą nad wodę. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.